Aleksander Bronon-Gil kandyduje na radnego z ramienia Komitetu Wyborczego Samorządny Oświęcim Razem dla Oświęcimia w okręgu nr 16. Lat 71, rodowity oświęcimianin co najmniej od 4 pokoleń. Nic więc dziwnego, że trudno byłoby znaleźć osobę bardziej od niego zaangażowaną i interesującą się sprawami rodzinnego miasta. Szczególnie bliskie są mu problemy osób niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los. Z wykształcenia jest mechanizatorem rolnictwa. Ukończył też podyplomowy kurs ekonomiczny dla kierowników przedsiębiorstw. Większość swojego życia zawodowego spędził w przedsiębiorstwach, kółkach i organizacjach rolniczych, osiągając liczne sukcesy zawodowe na stanowiskach kierowniczych, m.in. w Kroczymiechach, Chrzanowie, Jaworznie, Bielsku-Białej i Katowicach. Mimo przejścia na emeryturę nadal posiada uprawnienia rzeczoznawcy Naczelnej Organizacji Technicznej do spraw maszyn rolniczych, ciągników, samochodów i wyposażeń warsztatów. Aleksander Gil był też prezesem Oświęcimskiego Powiatowego Koła Polskiego Związku Niewidomych, wiceprezesem okręgu bielsko-bialskiego oraz członkiem głównej komisji rewizyjnej tego stowarzyszenia. Udzielając się w strukturach samorządu lokalnego, przez 2 kadencje zasiadał w Radzie Osiedla Północ. To dzięki jego inicjatywie i determinacji udało się pozyskać i gruntownie wyremontować budynek przy ulicy Dąbrowskiego 125. Obecnie swoją siedzibę ma tu m.in. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Razem, któremu Aleksander Gil przewodzi od 5 lat. Jako radny za priorytetowe dla rozwoju miasta, Aleksander Gil uważa działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, poszukujących zatrudnienia. Jest to bowiem warunek ich zatrzymania w Oświęcimiu, gdy właśnie z tym miastem zwiążą swoje nadzieje na przyszłość i spokojne życie. Samorządny Oświęcim, co obiecujemy, to realizujemy. Razem dla Oświęcimia.